Witam z tej strony, Kaziosowo, to jest kolejny odcinek z Wolfensteina The New Order. Idziemy na cicho, próbujemy przynajmniej. Ale się nie udaje. Klasycznie. Szkoda, że nie mogę... Tak jak w Rainbow Sixie. To jest ostatnia broń, która ma amunicję prócz tej. Aj! Zginęliśmy. Mam nadzieję, że dźwięk jest ok, że nie słychać wszystkiego. Wszystko jest tak jak powinno. Okej. Okay. Czekajcie, zróbmy tak. Nie mogę się wychylić, ale mogę szybko zmienić broń. Przyzwyczajenie z paru innych gier, bo nie grałem w inne gry i... Dobra już. Ta amunicja mnie wkurza. Powoli. Nie ta nasza, tylko te, której używają właśnie ci żołnierze. Udało się. Teraz trzeba przejść... Przejść tam dalej. Od góry. Aj. Czekajcie, w sumie założę na oba tłumiki i pochodzę już z tym. Czekajcie, niech się naładuje. Trochę to potrwa, zanim przejdziemy dalej. Takie, wiecie, kampienie się w danym miejscu, ale mamy, jak widzicie, 20 punktów hapsu. A nie chcę zbyt szybko zginąć. Na szczęście się regeneruje do pełnej dziesiątki. Dobra, musimy poczekać, ale tu mamy pełne hapsy. Pełne energii, nie hapsy. Gdzie on przyszedł? Zginął, dobra. Zbierajmy. Zbierajmy, co się tylko da. Jak będzie granat, będzie kiepsko. O nie, 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 nie. Okej. Odbiór. Captain, just come back to Berlin as fast as you can! Hurry! Hold on, Anya. I'm
Okej, ale teraz pogrzebmy trochę. Pobiegajmy trochę, bo... życia nic tam nie zrobię. Zapomniałem, że to jest mapa. Kolejne przyzwyczajenie z innej gry, bo ostatnio nie grałem w ogóle w Wolfensteina, bo nie miałem miejsca na dysku. Zrobiłem teraz miejsce na dysku, ale był darmowy weekend Rainbow Sixa i zainstalowałem sobie Rainbow Sixa. Dlatego też no... Dlatego też tego nie zrobiłem. Nie nagrywałem w ogóle Wolfensteina. Ostatnio też nie było odcinka ani z FM, ani z Wolfensteina. Właśnie dlatego, że nie miałem nagranego. A Wolfa mi się nie chciało. Znaczy Wolfensteina mi się chciało nagrywać, ale nie miałem miejsca, a FM-a się nie chciało mi nagrywać przez jeden dzień. Musiałem tam poszperać trochę, teraz nagram ostatni odcinek, który miałem do nagrania. I już jestem na zero w tym momencie. Z odcinkami, jeżeli chodzi o brakujące, znaczy brakujące odcinki, które powinny być, ale nie było. Dobra. Czytajmy. Fish and Chip odchodzą do Lamusa. Londyn, 15 listopada 1960 roku. Wedle najnowszych badań nadchodzi zmierzch londyńskiej tradycji Fish and Chips. Porządni obywatele miasta odrzucają obrzydliwą rybę z frytkami, coraz częściej sięgają po przepyszne danie kiełbasę z karutem, czyli kilka posąg kiszoną. To cudowne wieści, powiedział dziś rano minister kultury w wywiadzie telefonicznym. Ryba z frytkami jest niezdrowa, nie ma nic lepszego niż pyszny wurst z saudekautem. Od razu wam mówię, nie wiem dokładnie jak to się czyta, mimo że jestem ze Śląska, może tego po mnie nie słychać, ale jestem ze Śląska, to mimo że jestem ze Śląska, nie wiem jak się czyta te niemieckie. To niemieckie słowo. Aj. Dobra. To było głupie, bo dałem się podejść. Po prostu strzeliłem już w niego, a strzelając oczywiście obrywałem też sam, ale... Dobra, zróbmy tak i... Tak na razie. Oczywiście zaraz nas zaatakują, ale... Okej... Okay. Tu jest pełne... Chyba nie... Kurde! Dobra, bo nie przełączyłem... Dobra, nie przełączyłem... Przepraszam, ale nie przełączyłem się na ten tryb i chciałem strzelać. Wyciskając po prostu zapomniałem, że miałem cięcie włączone, więc... Przełączymy się na strzelanie. Ej, ładuj się. Dobra. Muszę być przesunięty do tego. O, idzie właśnie. Projekt Venus. Udało się. No nie wszystko co trzeba się udało, bo na przykład ten żołnierz dalej tam jest, ale...
czekajcie, no przełączę się. Aj, zginąłem. Nie chciał mi się przełączyć na ten tryb. Mam nadzieję, że tego dźwięku nie słychać zbyt głośno. Nie chciał mi się przełączyć na ten tryb, który powinien. I dlatego też nie ten, nie działa to jak powinno. Dobra. Gorzej będzie jak odcinek będzie się nagrano. Od razu mówię wam, że sprawdzam po tym odcinku, jak się nagrało. Więc możliwe, że będę musiał nagrać jeszcze raz. Pozbyłem się go. To już czytaliśmy, ale przełączmy jeszcze raz. Bo nie wiem, czy te informacje coś dają. To jest takie jakby znajdźka. Przełączyłem się, przełączyłem. Okej. I co jest tu? A, amunicja. Okej. Drohnen zur Planetenoberfläche entsandt, dort Bodenschätze zu schürfen. Nächstes Dia. Dia 4. Ein weiteres Drohnengeschwader wird auf dem Planeten nach Anzeichen für Leben suchen und dabei sogar bakterielle Aktivitäten wahrnehmen. Nächstes Dia. Dia 5. Der Wohnballon wird mit den gewonnenen Bodenschätzen in eine schwebende Stadt verwandelt, in der Angehörige von Militär und Wissenschaft mit ihren Familien leben. Nächstes Dia. Dia 6. In der dritten Phase werden aus den gewonnenen Bodenschätzen atmosphärische Transformationsmodule konstruiert und in die Oberfläche der Venus gebohrt. Nächstes Dia. Dia 7. Diese Module verwandeln die Atmosphäre im Laufe mehrerer Jahrzehnte in eine warme, bewohnbare Umgebung. Nächstes Dia. Posłuchajmy swoim planach. Dia 1. Die Venus. Unser mysteriöser Nachbarplanet. Bestens zur Kolonisierung geeignet. Nächstes Dia. Dia 2. Die erste Phase des Projekts Venus ist die Errichtung eines Wohnballons, der über den Wolken des Planeten schwebt. Nächstes Dia. Dia 3. In der zweiten Phase werden halbautomatische Drohnen zur Planeten. To już o dronach słyszeliśmy, więc następny slajd już nie jest niepotrzebny. Dobra, idziemy. Otwieramy przejście. Okej. Okay. Czekajcie. Okej. Okay. Tak, w planach już myślę co do następnej gry, bo jeszcze nie wiem tak naprawdę ile nam zostało. Możliwe, że mało, możliwe, że dużo, nie wiem, nie sprawdzałem tego. Sprawdzę po tym odcinku ile nam zostało teoretycznie z racji takiej, że... nie wiem czy to ma być tak. Nie wiem. Spójrzmy. Jednak nie. Zabiłem się. Dobra, ale sprawdzałem, nie sprawdzałem po prostu co będzie następne. Który jest rozdział, więc nie wiem co będzie następne, ale w planach jest Wolfenstein The New Order. The Old Blood. The Old Blood, przepraszam was bardzo. Przełączam się. To słyszeliśmy, więc możemy się to zostawić. Szyfrę nikomu zebrałem. Okay. Po wszyscy? No, kulkowe zdobyłem, odłamkowe. Zbierzmy. A jeszcze wróćmy na chwilę, na moment tutaj. Gdy była naboje do Tesli oraz... Znaczy naboje do Tesli. Była kamizelka oraz granat. Pocisk.
Dobra. No. Generalnie przechodzę teraz sobie jedną grę poza nagraniem. Nie mogę jej niestety nagrać. Dość słabo działa. Gra już jest dość nowa, więc karta graficzna może nie wyrabiać. Więc stwierdziłem, że nie ma sensu jej nagrywać. Jak to zrobić? Czekajcie, jak to zrobić? Nie wiem, czy to mamy zrobić tak, ale spróbujmy. Spróbujmy przejść tutaj, tutaj. Ale co to miało dać, to ja nie wiem, tak naprawdę. Skocz. Chyba jest do przecięcia. Tak. Okej. Okay. Okej. Ej, zginąłem. Ale wiemy co mamy zrobić. Te dźwięki trochę mnie denerwują, bo takie ścięcie jest dźwiękowe. Więc z góry za nie przepraszam, to nie jest wina... Jeżeli to słyszycie, to nie jest wina moja, tylko gry. Też gry komputera, bo się ścina po prostu. Też dlatego, że może długo działa już. Pociąłem to tak, że... Okej. Zniszczony. Przeładowujmy się. Zbierajmy, tutaj mamy plan ewakuacyjny, więc widzimy wszystko, co jest po kolei. Tu jest osiągnięty limit. Ciężka amunicja. To jest chyba do karabinu snajperskiego. Albo do tego? Już nie pamiętam. Do tego chyba. Nie, to jest karabin snajperski, więc ciężka amunicja jest na pewno do tego, a karabin snajperski jest... amunicja do karabinu snajperskiego, a do żadnej innej. Się nie nadaje. Mam nadzieję, jak mówię, mam nadzieję, że dźwięk jest ok, bo muszę to wtedy powtarzać, jeżeli jest dźwięk nie ok. Dobra, plan Enigmy. Tutaj przejścia nie ma. Więc chyba windą jeszcze. Albo niżej tędy idziemy. Tędy.
Gin. Dobra. Przeładujmy. Lećmy dalej. Niżej? Niżej chyba tamtej wrzucimy. Tak mi się wydaje. I tak raczej jest. Ups. Mam nadzieję, że z nim nie muszę walczyć. Chyba jednak będę musiał. Ale domyślałem się, że to będzie wielki robot. Aż mi uszy bolą, przepraszam, ale bardzo muszę sobie ściszyć grę. Jednak musimy go pokonać. Okej, to jest taka, powiem szczerze, trochę prosta walka, póki co. Po prostu to jest takim, można powiedzieć, znaczy, może nie powiedzieć, można powiedzieć QTE, ale taką walką, że wiemy co robić. Ładujmy się. Czego użył? Nie wiem w sumie czego użył. Chyba oka. Lecimy tak, oko. Rakiety. Dobra, teraz przejdźmy tutaj. Okej. Okej, póki co jest wszystko okej. Dajesz oko. Ślepniesz. Oj, trochę grafika się psuje.
To już oko. Ej, oko, 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 oko. Na oko muszę uważać. Bo jeżeli nie mam tej amunicji, to jest ciężko wtedy. Chodź tu. Dobra, teraz będzie oko. Teraz tą... Aj. Dobra. Oko. Tak już wyliczam. Wiem kiedy co. Dobra, teraz będą ostatnie rakiety. Teraz znowu oko. Nie, na razie... A, już wiem co trzeba zrobić, okej. Czyli jeżeli oko będzie, trzeba oko na razie odstrzelić. Ej, 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 ej! Dobra, muszę uważać. Dobra. Aj, zginiemy. Wiedziałem. Ale wiemy jak to zrobić. Zginęliśmy tylko dlatego, że chciałem już to skończyć. Już się pchać tam. Jeżeli to skończymy, no to... Dobra. Wiemy co zrobić. Aj, on te kulki posyła, dobra. Okej, okay, jak już kulka psyła. Żeby nie powiedzieć jaką, to wtedy trzeba go zaatakować. Podejmę. Dwa na raz chyba zniszczyliśmy. Silosy rakiet. Oko? Tak, dwa na raz. Trzeba po prostu strzelać w te silosy w momencie, gdy on ładuje się. Silosy czy... Silosy, ale silosy jednak trzeba z energetycznego. Dobra, strzelaj sobie. Okej, chodź tu. No ej. Okej. Mam nadzieję, że silos jeden zniszczony. Ostatni trzeci. Działko potem... Nie, oko już. Okej, chodź tu. Oko. Oko czy... Nie, na razie działko.
Ale przy okazji też oko. Okej. Trzeba... Wiem, że to trochę dłużej potrwa, ale... Ja chcę to po prostu skończyć w tym odcinku. Dawaj oko. Doładujmy się i... Dobra. Teraz... Będę stał tak przy tym, przy tych jego nogach. Spróbuję. Dobra, zniszczyliśmy silnik. Znaczy strzeliłem w silnik, okej. Naładujmy się. Oj, bo mi zaraz odcinek miejsca braknie. O, dobra. Niszczone. Dobra, ale... To już wiem. Rampę, teraz A. Ty gdzieś jest... Jest. Dobra, od dołu muszę strzelić. Czy musimy wyjść? Dobra, bo się przesiadałem z góry, przepraszam za to. Okej, czyli wyskakujemy. Biegniemy. Aj. A, już wiem jak to zrobić, dobra. On będzie raczej chodził pod tymi. Pod tymi raczej będzie przechodził tym silnikiem. Więc trzeba się dostać w momencie, gdy on strzela pod silnik. Tutaj właśnie. O, teraz miałbym szansę na przykład, gdyby był ten silnik otwarty. Ej. Udało się. Nie. Dobra, teraz w drugą stronę i szukanie Dobra, czyli to trzeba zrobić na tyle szybko, żeby nie zdążyć oberwać. Kamizelkę. Dobra, wiem, co trzeba zrobić. Okej, teraz. Zanim się włączą. Cholera! Przepraszam was bardzo za tą cholerę, ale... To jest naprawdę denerwujące. Ja tak naprawdę ściekam się tylko dlatego, że już go prawie mamy. Już go prawie mamy, tylko nie możemy przejść pod niego. Bo to jest problemem, właśnie to jest problem, że nie możemy przejść pod niego, bo on się cały czas rusza. Udało się. Powstanie londyńskie. Udało się zniszczyć London Monitor. Captain Luskowitz. An
przypomina trochę... To ten komp. Surprise attack. Couldn't fight them off. Everyone's scattered. I'm on the portable radio. They're inside. Now I put you in the car. We have to drive! Cuddling down Schitt's Creek now, Johnny Cowboy. I hope we can make it. To była końcówka, więc... Berlin. Come in, Berlin. What's your status? We're in bad shape, Captain. Hanging on, but don't know for how much longer. Death's men are everywhere. I think your old friend Frau Engel is leading the attack. Death's Head must have promoted her for her actions at the labor camp. Myself and Caroline, we're hiding in the helicopter hangar, trapped in here, completely surrounded. Too much chaos. Lost track of the others. They're either dead or they're hiding. No, Max. Chyba ten atencipa. Bojąc się. Ale w tym miejscu skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też o poleceniu tego kanału swoim znajomym. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie, cześć, pa!